Siemanko bąbelki, dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynam się pakować, bo jutro się wyprowadzam, jutro mam pociąg o 11 rano, przeprowadzam się do Krakowa, idę tam na studia, więc muszę zacząć się pakować, jest 11:25, a ja mam tyle rzeczy do ogarnięcia, że nie wiem jak dam radę, a jeszcze dodatkowo widzę się dzisiaj z przyjaciółą, so muszę się za to zabrać, teraz. Jak tak się zastanawiam, to najważniejsze jest, żeby wziąć rzeczy na najbliższy tydzień, bo na przyszły weekend tu wracam, więc wtedy wezmę sobie kolejną walizkę z rzeczami, ale na ten najbliższy tydzień potrzebuję wszystkiego i boję się, że będzie tak, że wezmę rzeczy, po czym przyjadę tam i będę miała takie, aha, tego nie wzięłam, to mi jest potrzebne do życia. Bo wiecie, jak jedziecie do hotelu na tydzień, to jest co innego, kiedy jedziecie na wakacje, a jak jedziecie w miejsce, gdzie się musicie uczyć, chodzić na uczelnię i mieć po prostu swoje życie osobiste. Więc nie wiem jak to zrobię, no, tak mi się nie chce, nawet nie wiem jak mam się za to wziąć. Powiem wam tak, będziemy jechać do IKEA dzisiaj, bo potrzebuję parę rzeczy. Pakowanie idzie mi beznadziejnie. Nie wiem, co mam wziąć, nie wiem, co potrzebuję, czego nie potrzebuję. Nie wiem, mam tyle rzeczy, nie wiem, jak się zabiorę z tym wszystkim jutro. Przeraża mnie trochę ta przeprowadzka, bo po prostu mam tyle rzeczy, że nie jestem w stanie tego zabrać, a jadę sama i jeszcze jadę pociągiem. Wiecie, najgorszy jest fakt taki, że tam jeszcze wsiąść z Łodzi w pociąg to nie jest problem. Najgorzej będzie się przetransportować z peronu w Krakowie do mieszkania, bo to jest kawałek. Tachać ze sobą na przykład dwie walizki to nie jest możliwe, więc muszę wziąć jedną dużą, a nie jest możliwe, żeby do jednej walizki to zmieścić. Nie wiem, jak ja się spakuję. Usar palabras bastante fáciles, a veces parecidas. No i co? Skończyło się na tym, że nic nie kupiłam w tej IKEA, bo nie ma nic, czego szukałam. Więc wracam do domu z pustymi rękami. Załatwiłam klucze, więc lecę po walizkę w końcu. Jest godzina 21:30, a ja dopiero zacznę się pakować. Jutro mam pociąg o 11:00, więc jestem bardzo zainteresowana tym, jak ja dam radę. Co myślisz o tym, że się przeprowadzam? Nie radzę sobie emocjonalnie. Dlaczego? Bo to, że dla mnie znaczysz. Wiesz, że będę przyjeżdżać. Chciałam to wiedzieć, to możesz odwiedzić mnie. No to już jest taki krok. Jest w pół do pierwszej w nocy. Ja lecę spać. Dobranoc.
pół godziny mam pociąg, ale zapomniałam rzeczy. Dobra, więc powiem wam tak, dojechałam, jestem mega zmęczona tą podróżą, jakoś strasznie mnie to wymęczyło, też nie spałam za długo dzisiaj. Zaraz ogarnę sobie jakiś transport do mieszkania, potem będę musiała pójść zrobić zakupy spożywcze, bo w sumie to nic nie wzięłam z domu, bo miałam za dużo bagaży, więc tak, chwilę posiedzę, ogarnę jak tu dojechać i odezwę się jak już będę na miejscu. Wyszłam, bo muszę zrobić zakupy jedzeniowe, bo jutro jest niedziela niehandlowa i muszę kupić parę rzeczy, ponieważ nie mam na przykład kołdry, poduszki, prześcieradła, więc takie rzeczy muszę kupić. Mam nadzieję, że rozumiecie. W moim pokoju będę nagrywać, więc na pewno będziecie widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Nieważne, w każdym razie. Tak wyglądała moja przeprowadzka. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało. Buziaczki, dbajcie o siebie. Bye, bąbelki.